Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj jesteśmy u kolegi Macieja Wudzika. On jest teraz właśnie w głębniku swoim lotowym. To jest jego głębnik, którym lata normalnie w oddziale tutaj i no kurczę, deszcz pada. No chodź, wyjdziemy. Tak. Niestety u nas nie ma pogody. Musimy tutaj wyjść. Mamy teraz akurat gołębie wypuszczone i zobaczmy, mamy tutaj takie 19, około 20 gołębi na sprzedaż młodych tutaj właśnie. A, wszystkie młode. Z naszego tego gołębnika właśnie i są to gołębie w takim wieku, jak widzimy, zdjęcia robiliśmy z ręki, bo po prostu one są takie w gniazdach jeszcze były, mniejsze, ale za 2 tygodnie, kiedy będą wysyłane, to już będą w takim wieku, że bez problemu będą mogły. To są gołębie po tych gołębiach, które mamy tutaj po lotnikach, nie? Po lotowym gołębniku to jest praktycznie, no trzeba zdać sobie sprawę, że to są i starsze gołębie, które lecą z 18 roku. No nie przykładam się tak do jakiejś intensywności lotu ze względu na ten wspólny gołębnik, ale one nie tak zawsze tam kończą klasyfikację oddziałową na gdzieś 10, 9 miejscu, zależy jak tam się bez praktycznie stresu, bez pracy. Czyli gołębie naprawdę naprawdę myślę, że się komuś przysłużą. Są tu gołębie od Zbyszka Oleksiaka, od Adasia Piwowarczyka, super gołębie. Są też twoje po Jansenach, deklakach właśnie, po oryginałach. Stare, wszystko to są po starych deklakach. Później od kogo tu jeszcze chyba od Jana Bocheńczaka tam były, Sebastiana Wardęgi, Wardęga Michałowski. Tak. Czyli to mówię, to są gołębie naprawdę bardzo fajne. Jeżeli komuś tam coś się będzie podobało, to na pewno sobie coś wybierze. No, my tam rodowody i zdjęcia tak, rodziców praktycznie do wszystkich mamy, także je pokażemy. No mówię, są jeszcze w mniejszej fazie, czyli tak nie wyglądają jak ten, ale to one za chwilę będą wszystkie takie wyglądały. Dobrze. Są szczepione? Będą szczepione? Praktycznie, no ja teraz wyjeżdżam. Myślę, że nie zdążę zaszczepić tych gołębi. Dobrze. Bo raczej nie będziemy szczepić. Czyli widzimy, że będziemy mieli takie gołębi 19 sztuk, tam rodowody, wszystko jest, także zachęcamy, tak. Tylko oprócz tego jeszcze oczywiście, kiedy Maciek wróci, zrobimy zdjęcia tym gołębiom, które zostały ze wspólnego gołębnika w tym roku, no, i będą, jak się nazywa, już też wystawiane na aukcję. Jutro jedziemy do Jaśna Bocheńczaka, także tam będziemy obserwować ten dodatkowy finał, który jest na tym dystansie 500 km. O, miejmy nadzieję, że takiej pogody nie będzie, Jasiu tam się starał. Nie, no, dzisiaj mamy tragiczne. Przed chwilą słońce było, a teraz jest deszcz, nie? To jest tak, jak praktycznie jeszcze dzień finału był pogodą w miarę, a później już tylko płacze niebo, a już od następnego dnia cały czas pada, to już trzeci tydzień deszczu, nie? Dobrze, także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się, do zobaczenia, dobry lot.